Jak długo jeszcze wieczory mieszkańców Suwałk zakłócać będzie ryk samochodowych i motocyklowych silników? Nielegalne zawody urządzane są na ulicach Reja, Pileckiego, Armii Krajowej. Kiedy niebawem otwarta zostanie ostatnia część trasy wschodniej, spodziewać się można, że i tam pojawią się miłośnicy adrenaliny. Uwagę na zjawisko nękające mieszkańców północnej części miasta Suwałczanie zwracają od dawna, ale skuteczność działań policji nie przynosi oczekiwanego rezultatu na tyle, by mieszkańcy, przede wszystkim ci najmłodsi, mogli po prostu spać, bo póki co ryk silników nie tylko dręczy dorosłych, ale i przerywa nawet głęboki sen maluchom. Sezon motocyklowy zmierza ku końcowi, więc wzorem wcześniejszych lat teraz zrobiło się spokojniej, mówią nam mieszkańcy osiedli położonych przy wymienionych drogach, ale dodają natychmiast: otwarcie trasy wschodniej ten proceder nasili. Wtedy już pewno oka nie zmrużymy, motocykle pojadą, a dzieci będą jeszcze długo płakać. Policja zapowiada walkę z kierowcami szaleńczo wyjących pojazdów. Czy skuteczną? Okaże się w kolejnym sezonie, szczególnie motocyklowym. Podobne problemy jak na północy mają również mieszkańcy ulic Utrata i Leśna. Policjanci bacznie obserwują miejscową mapę zagrożeń bezpieczeństwa, kierując swą uwagę w wyżej oznaczane lokalizacje. Może więc, wskazujmy za każdym razem takie drogowe szaleństwo, żądnych wrażeń motocyklistów natychmiast to nie zatrzyma, silników nie zgasi, ale z pewnością skłoni policję do częstszych wizyt w takich miejscach, a to może oczekiwany rezultat przynieść.